tyle smaków, ile krajów, tyle przepisów, ile zakątków świata i tradycji. Chleb to potrawa znana od tysięcy lat i początkowo nie wyglądała tak apetycznie, bo była to papka zbożowa zalana wodą i niekoniecznie smakowała naszym przodkom. W tej chwili chleb przeszedł wiele ewolucji i tak naprawdę jest wiele opowieści na temat tego, jak doszedł do tej formy, którą teraz widzimy. Jedna z opowieści dotyczy Egiptu, gdzie niewolnica przygotowywała papkę, z której wypiekano chleb, ale zapomniała o niej i zostawiła ją na słońcu. Papka ta sfermentowała, a niewolnica, bojąc się kary za zmarnowanie tej papki, po prostu postanowiła ją upiec. I okazało się, że wtedy chleb jest jeszcze smaczniejszy i bardziej pulchny. Chleb to niezwykła potrawa. Wiąże się z nią wiele tradycji. Przede wszystkim chlebem witano się i do tej pory wita się gości. Chleb wyraża szacunek i gościnność. Chleb był też lekiem. Z papki z chleba robiono okłady na głowę, które miały uleczać migrenę. Papka chlebowa podobno uleczała chore osoby od wielu schorzeń, na przykład od ukąszenia węży, czy chleb nadgryziony przez myszy, zjadany, czy obkładano nim również zęby, miał uleczać chore zęby. Chlebem sprawdzano pomieszczenia, czyli rozkładano chleb w różnych zakątkach pokoju i na następny dzień sprawdzano, gdzie chleb się nie zepsuł i tam dopiero stawiano łóżko, bo to znaczyło, że to miejsce jest dobre. Chleb to symbol pokoju, który w dzisiejszych czasach jest jeszcze bardziej istotny na całym świecie. A ponieważ dzisiaj obchodzimy święto piekarzy i cukierników, życzymy im wszystkim dużo zdrowia i dużo szczęścia, a nam wszystkim, żeby nigdy nam tego chleba nie zabrakło.